Radio Pryzmat. Pa, Radio Pryzmat. Może Anna rozumie. Ewolucjonuje. Drop the Dzięki filozofowaniu będziemy żyć bardziej świadomie. Radio Filozofów. Zapraszamy do wysłuchania Radia Filozofów. Może na dodziu Koluch. Wojciech Zalewski. Beata Srebeta. Teraz zajmiemy się pojęciem piękna. Może począwszy od starożytnej Grecji. Jak starożytni Grecy patrzyli na piękno? Czy była to jakaś jakaś analogia do pięknych uczuć, do moralności? Czy piękno łączyło się z etyką? Ja tutaj zawsze jak słyszę piękno, od razu włączam się automatycznie Sokrates i taki obrazek, na który patrzyłam przez kilka lat w sali szkoły podstawowej numer 18, pozdrawiam serdecznie, żartuję oczywiście, i tam był rysunek Sokratesa i sentencja: twoje racje są brzydkie jak ty, Sokratesie. Ja lata się zastanawiałam w ogóle, co to znaczy, teraz już wiem, ale właśnie ten Sokrates i to piękno moralne, które jakby w starożytności było bardzo mocno eksponowany, głównie też przez osobę Sokratesa, przez jego też intelektualizm etyczny, pewne dążenie do idealnego, prawda, piękna, ale tego właśnie głównie wewnętrznego. Także ja tutaj głównie będę starała się mówić o tym pięknie wewnętrznym. Pani mówi o pięknie wewnętrznym, czy takich kategoriach moralnych. Natomiast piękno jako takie, że tak powiem, jest przede wszystkim, myśli się o nim jako o kategorii estetycznej. Tutaj pani przed chwilką mówiła o filozofii, przepraszam, o pięknie w starożytności. No to takie klasyczne myślenie o pięknie, to tak zwana teoria transcendentaliów, czyli pojęcia takie jak właśnie pojęcie piękna, pojęcie dobra, pojęcie prawdy, ale także pojęcie byt, czy pojęcie jedno, czy jedność, że to wszystko są różne aspekty tego samego. To znaczy, to, co jest piękne, jest i dobre, i prawdziwe, i odwrotnie, prawda? To jest to klasyczne myślenie, że te aspekty się wzajemnie jakoś dopełniają. Znaczy, one próbują, to są jakieś właśnie aspekty jednej rzeczy jakiejś, prawda? Jakiegoś absolutu, powiedzmy. I teraz właśnie pytanie, nad którym warto byłoby się pochylić, do którego warto się ustosunkować. Czy tak jest rzeczywiście? Czy my tak myślimy? Czy tak się myśli, że to, co dobre, jest i piękne, i prawdziwe? Czy też można odłączyć, czy rozłącznie myśleć o tych wartościach? Że na przykład to, co piękne, naprawdę piękne, autentycznie piękne, wcale nie musi być dobre. Tak, znaczy ja rozmawiając z dziećmi głównie podczas zajęć, to są klasy 1, 3 i 4, 8, dla nich związek między pięknem, dobrem a prawdą, ta triada nie zachodzi. To jest bardzo trudno jakby w ogóle zbliżyć ich i ich doświadczenia do tego, żeby tak odczuwali. Oczywiście niektórzy, jeżeli troszeczkę bardziej zaczniemy nawet tłumaczyć to w ten sposób, że jeżeli jesteśmy na skraju, nie wiem, pięknego wzgórza i oglądamy zachód słońca, to jak go oglądamy, podziwiamy piękno, to dobrze nam się robi, prawda, w sercu. Ale to są takie bardzo proste metafory, ale tutaj troszeczkę przynajmniej jest jakaś nić porozumienia wtedy między nami, wtedy to jakoś rozumiemy. Ale przecież piękno często jest mocno oderwane od wydaje mi się, od dobra. Jest wręcz pięknem w kierunku okrucieństwa i tutaj jest ta separacja jest dla mnie bardzo, bardzo czytelna. Nie wiem, jak pani Beatko, jak to też w malarstwie, prawda, też zachodzi, bo myślę, że to jest dużo, dużo możliwości. To znaczy, ja bym jeszcze na chwileczkę wróciła do tej triady, o której wspomniał pan. Dobro, piękno, prawda. Jakimi, że tak powiem, sposobami rozpoznajemy te trzy wartości? O tym też wspominał Platon. Jest to triada, która w zasadzie, ona się pozornie uzupełnia.
ale z jednej strony dobro to pewna teoria, piękno to jest pewne działanie, prawda jest pewną twórczością, pewną kreacją, więc nie wiem, innymi można powiedzieć odbieramy zmysłami te tą triadę, tę transcendentalia. No tak, tak, ale one właśnie dlatego, że to tak. Są różne aspekty, prawda? Ale tak. Koniec końców prowadzą nas do tego samego. Tak. To samo źródło. Finalizują ten sam fundament. Się podobnie. Józef Tischner, prawda, w swojej filozofii dramatu właśnie wchodzi w polemikę z tym klasycznym myśleniem, z transcendentaliami i pokazuje na przykładach literackich między innymi, że no, może być piękno, coś co uwodzi, prawda? Funkcją piękna jest uwodzenie, mówi Tischner, i to uwodzenie zmierza ku jakiejś tragedii, ku jakiejś zdradzie na przykład, prawda? Ku jakiejś niewierności. Coś nas zachwyca, coś ma znamiona czegoś absolutnego, piękno, prawda? Jest jakimś wydarzeniem, jakimś objawieniem, ale może to być pewna motywacja, to doświadczenie może motywować do zła, do jakiejś tragedii wręcz. Tischner na to zwraca uwagę. Pytanie, czy ma rację, bo można myśleć i można wprowadzić kategorię jakiegoś piękna pozornego na przykład, prawda? Czy to jest piękno prawdziwe, czy piękno pozorne? To jest pytanie. Tak, oczywiście temat piękna, bardzo często w żywiole piękna, świetna książka, którą Tischner napisał, czy w sumie została wydana aż po jego śmierci. On wyraźnie mówi, że piękno to jest to, czego właściwie nie możemy posiadać. To znaczy jest to swoisty tragizm piękna. Kodowana jest w pojęcie piękna już jakaś tragedia. Niemożności z jednej strony posiadania, z drugiej strony można zawierzyć się pięknu, można stworzyć piękny dramat, tak jak na przykład Nietzsche mówi, można zrobić na bazie piękna, stworzyć nadczłowieka z różnymi jego, prawda, cechami pozytywnymi i czasem może stronami jakimiś negatywnymi. Więc życie jest jakby na pograniczu piękna i jakiegoś niespełnienia. Piękno jest trudno, w człowieku je można znaleźć, ale nie jest takie łatwe do uchwycenia. Człowiek musi pracować nad pięknem. Można powiedzieć, jest to działalność bardzo twórcza. Pięknem w sobie. No tak, ale jak pani Beatko maluje, prawda, to pani ma taki dostęp do, jakby pani partycypuje, jest dopuszczona do tej sfery piękna, prawda, więc jest to jakiś taki rodzaj doświadczenia. Nie może go pani posiąść w takim znaczeniu, żeby być, jakby mieć władzę nad tym, ale ta możliwość zbliżenia się do tego i uczestniczenia w tym pięknie jest moim zdaniem chyba takim czymś, co się zdarza w twórczości malarza, prawda? Tak, bo jest pewne pojęcie wyobrażenia piękna. I tak troszeczkę odnosili się do tego starożytni Grecy, bo oni na przykład upatrywali piękno w symetrii, w proporcjach. To na przykład Pitagoras, prawda? No. A eurytmia na przykład, następne pojęcie, gdzie podzieliło w pewnym sensie filozofów starożytnych, odwołało się do zmysłów. Do niebadania proporcji czy tu symetrii prawie że naukowo, tylko odnosić się można było do zmysłów, do wzroku i do słuchu, prawda? Także to temat jest bardzo, bardzo ciekawy i pozornie łatwy, ale... Tak, a też przez lata przecież też bardzo mocno podlega jakby takim konwencjonalnemu, prawda, myśleniu, że inne kategorie piękna były w renesansie, prawda, co innego podoba nam się teraz. Tak zupełnie, nawet mówiąc dosyć powierzchownie, prawda, tutaj to, co starożytni uważali za piękne, według właśnie chociażby nawet zasad harmonii, już teraz niekoniecznie może się podobać, prawda. Venus Milo poprzez pewną historyczną jakby zachwyt nad tym jest przyjmowana przez, wydaje mi się, młodych ludzi jako coś pięknego, wyznacznie piękne, ale czy tak naprawdę obiektywnie, czy w ogóle coś takiego obiektywnie jak piękno istnieje, tego już nie byłabym w stanie tak z całą pewnością powiedzieć.
więc te konwencje, prawda, przez lata, które są przykładane do tego terminu, to... Pojęcie ewoluowało i nie wiem, czy w dobrą stronę, to znaczy począwszy od starożytności, pojęcie piękna było jednak bardzo ubogacone, wzbogacone w wartości moralne, w piękno wewnętrzne, w piękno takiego spojrzenia na ten świat, trochę bardziej idealistyczne było to, na pewno. Natomiast z biegiem wieków to piękno się trochę ogołociło, trochę stało się bardziej określone, bardziej, można powiedzieć, bardziej namacalne. Pewne kryteria się zmieniły. Ale jednak te różne dzieła, czy architektoniczne, czy sztuki malarskie, rzeźba, one są, one powstawały w różnych okresach dziejowych, że tak powiem, natomiast uznajemy je za piękne, one się różnią co do metod, prawda, ale jednak tutaj jest jakiś, wydaje się, uniwersalizm piękna, katedry gotyckie, prawda, raczej powszechnie są za piękne uznawane, prawda, pewnie znajdzie się jeden, drugi krytyk, któremu się mniej lub bardziej coś będzie podobało. Natomiast powszechnie tak sądzę, są uznawane, prawda? Na przykład one, a zatem możemy mówić o pewnym uniwersalizmie. To, czy to, co piękne, jest uniwersalne, to znaczy ponadczasowe. Ono się nie zestarzeje. Ono jest wieczne w tym sensie. I tu być może należałoby zastanowić się nad różnicą. I tu jest może jakieś kryterium, że pomiędzy pięknym a pięknym pozornym, że jest coś takiego jak piękno właśnie, godne tego miana, a z drugiej strony coś ładnego, powiedzmy, czyli coś takiego bardziej przemijalnego, powierzchownego, coś, co ma jakieś pozory piękne, ale za chwilę się zetrze, że tak powiem, zdezaktualizuje. No nie wiem, ja na przykład często z młodzieżą, z którą pracuję, staram się dociec właśnie z tego, co pan Wojtek mówi, czy potrafimy rozróżnić piękno od tego, co jest po prostu ładne. I wydaje mi się, że mamy z tym problem, bo nie wiem, pokazuje na przykład bardzo dużo, nie wiem, są zabytki architektury, ale nie tylko tej europejskiej, ale też tej wschodniej. Tutaj mamy, nie wiem, Taj Mahal, a tutaj na przykład jest katedra Gaudiego, prawda? I młody człowiek mocno się zastanawia nad tym, czy przyłożyć to samo pojęcie do tych dwóch na przykład budowli, bo jedna jest na tyle dla nich nieopatrzona, prawda? I jakoś tak bez kontekstu podana, że mówią na przykład, że to jest brzydkie, albo na przykład, nie wiem, jakieś zabytki w Kambodży, tak? Czy pałace w Chinach, tak? Te pagody, to wszystko, jest tutaj, wydaje mi się, że jednak wiedza bardzo pomaga dookreślić, taka rzetelna wiedza pomaga dookreślić tą kategorię piękna, ale jak nie ma jej i nie jesteśmy przygotowani na to, to często odrzucamy coś, co jest autentycznie piękne, tak? Więc wydaje mi się, że jest trudno, a to już z muzyką jest jeszcze gorzej. Jak staram się jakieś fragmenty muzyczne słuchać wraz z młodzieżą, to też jest duża trudność we wskazaniu, czy fragment muzyczny, nie wiem, Händla, Mozarta jest dla nich piękny, czy na przykład, nie wiem, muzyka U2 jest, to jest dosyć trudne. Oni mają dosyć dużą trudność w nazwaniu, czy to jest piękne, czy ładne, czy po prostu im się podoba. I ta skala jakby trudności jest dla mnie zauważalna i bardzo fascynująca, ale widzę, że nie jesteśmy też do końca przygotowani do tego pojęcia piękna, że gdzieś ta edukacja naprawdę poszła w las. To znaczy po prostu mówimy o rzeczach ładnych, kanony się zmieniają, a w ogóle generalnie nie mamy pojęcia, czy coś jest nadal piękne, a dlaczego piękne, to już jest jeszcze większa trudność. Ale to tylko tak z podwórka, że tak powiem, dydaktycznego. Tak, bo to jest, rządzi w pewnym sensie światem teraz dowolność i brak jakichś kryteriów jest może za to odpowiedzialne. Niemniej jednak piękno, powracając znowu do starożytnej Grecji, jest związane, jak już wspomniałam, z etyką, z wnętrzem, z człowiekiem, który po prostu jest piękny z istoty swojej, ale piękny jest też świat. Grecy zachwycali się pięknym światem.
czyli późniejsze konotacje w średniowieczu, piękne jest to, co stworzył Bóg. Czyli możemy powiedzieć, jest pewna idea piękna zawarta w samym świecie. Znaczy, dobrze byłoby tak, żeby te kanony piękna starożytnego jeszcze funkcjonowały. Ale nie wiem właśnie, czy tak jest, prawda? Że gdzieś to zostało zarzucone. Ale przypomniał mi się taki jeszcze jeden film, bo jakoś tak rzeczywiście bardzo filmowo jestem. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Znaczy, to też jest książka Leszka Kołakowskiego. I to są bajki dla dużych i małych. Tam jest taka opowieść o pięknej twarzy. Piękna twarz. I Nino jest dla mnie takim absolutnie sztandarowym przykładem też do rozmów z młodzieżą, z dziećmi, bo Nino chowa swoją twarz do kuferka niezmienności. Chce, żeby ta twarz była wiecznie piękna. No i tu się zaczyna problem, bo po pierwsze dzieci nie rozumieją i nie rozumiemy tego, dlaczego on chce, żeby była wiecznie piękna. Tutaj cały Platon jest jakby, stoi za tym. Przychodzi oglądać tą twarz przedstawiciel Arystoteles, można powiedzieć, który pyta, ale dla kogo ma być ta twarz piękna? Dla ciebie, dla kogoś innego? On mówi, nie, chcę, żeby była wiecznie piękna, sama w sobie. To zupełnie jest już kolejna. I trzeci przykład w tej samej bajce, zresztą naprawdę doskonałej. Człowiek z Lombardu wycenia twarz. Kuferek niezmienności, 15 patronałów. Twarz 150. Zamyka, daje kluczyk. I potem dzieci tego pana z Lombardu grają tą twarzą, która była najcenniejszą rzeczą na świecie dla naszego bohatera Nino, w piłkę, tak? Twarz jest piłką. Czyli zupełnie jakby po odarcie jej z tego, co najcenniejsze, z tej wartości. Dla mnie niesamowita bajka i kopalnia do jakby rozmowy o pięknie, tak? I o idei piękna tutaj, tej platońskiej, tej niezmiennej, fascynującej. Tak, taki morał, że z tej bajki Kołakowskiego płynie, taki, że to piękno właśnie, no my chcemy ochronić jakoś, boimy się o nie, prawda? Natomiast ono jest dla właśnie, ono jest, no powiedziałbym, dialogiczne wręcz, czy ma przeznaczenie relacyjne jakieś, prawda? Ono jest dla, dlatego ja osobiście jestem zwolennikiem tego klasycznego myślenia, transcendentalnego, że tak powiem. I to Kant też w tym duchu bodajże, nie wiem, czy się nie mylę w tej chwili, ale on zdaje się powiedział, że piękno to jest symbol dobra właśnie, prawda? Piękno jest symbolem dobra, jest jakimś siłą motywującą do no, etycznie, właśnie to pani też powiedziała przed chwilką, a zatem takim kryterium uznania czegoś za piękno prawdziwe właśnie, swoją drogą, autentyczne, no będzie to, jak to się weryfikuje w życiu, w codzienności, w etyce, w relacjach międzyludzkich. Tak myślę. Może się mylę. Nie, znakomicie. Kant jakby powtórzył Arystotelesa, bo on powiedział, że to, co piękne, to dobra. Także kryteria etyczne niezwykle ściśle związane z pojęciem piękna. I to też jest bardzo w stosunku do dzieł sztuki, no. Te pierwsze dzieła sztuki, rzeźby, prawda, były złocone, obsypane czasem jakimiś kamieniami i twierdzono, że tworzy się dzieła, może z pobudek religijnych, zachwycano się trochę zmysłowo tym pięknem. Więc te dzieła sztuki też w starożytnej Grecji przechodziły pewną ewolucję, zanim doszły do tych może trochę rozumowo interpretowanych symetrii czy rytmii, ale to były bardzo, bardzo takie burzliwe dzieje. Na pewno ściśle związana pojęcie piękna z dobrem, no, jest tutaj fajnym kryterium. Ale rozpoznając, jak na przykład z pozycji jakiegoś historyka sztuki, który zapytany, czy dzieło Leonardo da Vinci, Dama z łasiczką, czy Gioconda jest pięknym dziełem, ma naprawdę bardzo trudne zadanie. Bardzo trudne zadanie. Bo znajdą się głosy, które zaprzeczają i proporcjom, i jakby jakiemuś tam urokowi osobistemu modelek. I tu zaczyna się pojęcie względne pojęcie piękna. To jest właśnie ta polemika, która może być bardzo długa.
czyli jak weryfikować, jakie my mamy narzędzia jako tacy, dajmy na to, nie do końca przygotowani teoretycznie odbiorcy tego piękna. Jak możemy weryfikować, że coś jest piękne, tak? Czy właśnie poprzez to odwołanie do tej triady starożytnych, czy jak? Jakie mamy narzędzia teraz we współczesnym świecie? No ja powtórzę to, co już powiedziałem. Ja mówię za siebie i na własną odpowiedzialność. Znaczy ja osobiście tak uważam. Ja osobiście tak uważam, że te trzy pojęcia prawdy, dobra i piękne, one sobie wzajemnie jakoś stanowią miarę dla siebie, prawda? Co zawsze się w indywidualnych sytuacjach oczywiście dookreślam, więc trudno o tym tak mówić w sposób kategoryczny, ale ogólnie rzecz biorąc, ja uważam, i to jeszcze raz to podkreślę już chyba piąty raz, że to jest moje osobiste przekonanie, że prawda, piękno, dobro są no jednym, prawda? I to, co piękne jest takie właśnie, jest piękne naprawdę autentycznie, o tyle, o ile budzi we mnie motywację do czynienia dobra. A o ile jest inaczej i piękno stanowi dla mnie motywację do jakiegoś no, zła, powiedzmy, no to mam do czynienia z jakimś przebierańcem, że tak powiem. Mhm. Prawda? No właśnie, bo mi chodzi o ten moment, że przychodzi młody człowiek, mówi, że on nie ma pojęcia, co jest piękne. I pan go bierze tak jak Husserl, mówił, że doprowadza do pewnego momentu za rękę, ale potem stawia tego człowieka i mówi, patrz, albo ucz się, albo doświadczaj. Więc chodzi mi właśnie o ten moment, że mamy takich samych siebie też, którzy może już zapomnieli, czym jest piękno, czy dobro, czy prawda. I właśnie co robimy? Że bierzemy siebie za rękę, idziemy, i prawda, i pokazujemy coś, tak, swoim życiem, czy poprzez swoje życie, czy poprzez, nie wiem, życiorysy innych. No właśnie. Czy próbujemy czy to... intelektualnie odpowiedzieć na pytanie, czym jest piękno. Też troszeczkę jakby uruchamiamy inne sposoby widzenia. Czyli coś jest na rzeczy. No, Lizyp, robiąc swoje rzeźby, mówił, ja teraz rzeźbię moje wyobrażenie postaci. Czyli troszeczkę gdzieś panował iluzjonizm w sztuce starożytnej Grecji. Było takie przełamanie, prawda? Nie będę powtarzał rzeczywistości. To tak jak zawsze Platon mówił, że artysto, nie naśladuj natury, bo i tak to gorzej zrobisz, bo ona ma przewagę nad tym, co ty chcesz naśladować. Tak w przypadku rzeźbiarzy, którzy tworzą pewne kanony proporcji w starożytnej Grecji, też mieli te wahania. Z jednej strony proporcje były matematycznie obliczane, a z drugiej strony wiedzieli, że ktoś jak zacznie oglądać tylko matematycznie obliczone proporcje w postaci, to będzie bardzo poprawne, to będzie bardzo uznane przez geometrów, przez architektów, ale nie będzie to jeszcze dzieło sztuki. Nie będzie miało jeszcze, tego tchnienia. Tak. Nie będzie miało tego czegoś. Tak. Ja to tak ze swojej praktyki, bo też właściwie jak maluję, to nie wiem, czy to te kryteria piękna mi tak bardzo przyświecają. Jest jakiś motyw i ja później się zastanawiam, czy to jest właśnie w jakichś tak kryteriach pozytywnych, etycznych, bo uważam, że etyka w sztuce jest niezwykle ważna. To takie... Czyli tu by zachodziła ta triada. Absolutnie tak. Ja uważam, że to jest bezwzględnie istotne, jakkolwiek no, jest jakaś subiektywizacja. No, tak. Takie mam odczucia, bo co się komu podoba, jak to niektórzy mówią. No, to jest dzieło takie, no, temu się to podoba, tamto, komuś innemu. No, różnie to jest. To względne pojęcie piękna jest trochę niebezpieczne, bo to znowu tak jak z względnością w świecie etycznym, bo gdzieś tak zaczyna się taka elastyczna hierarchia i nie jest to może takim najlepszym wskaźnikiem, szczególnie jak się jest pedagogiem. Jak dzieci czy młodzież zadają takie pytania. Nie mogę powiedzieć na to, co tobie się podoba, to jeśli nie, to jest brzydkie, albo to jest po prostu niezgodne z pewnymi kryteriami. To jest bardzo zagadnienie, powiedzmy, no z pogranicza jednak intelektualnych rozważań. Mhm. No plus czasem trzeba jednak ten autorytet
gdzieś przy tym pięknie też postawić, tak, żeby mimo wszystko troszeczkę osłabić tą siłę subiektywizmu czy relatywizmu, prawda? Jeżeli mówią o tak mocnych kategoriach jak piękno, dobro czy prawda. Dokładnie. Czy jest to bardzo duża odpowiedzialność dla pedagoga, mówienie o tych rzeczach, bo muszą tak, bo to też jest taka cienka świadczyć granica. Swoim, powinni, tak. Może nie muszą, ale powinni świadczyć swoim życiem, prawda? Tak. Jest taka cienka granica. Umberto Eco napisał historię piękna, robiąc taką chronologię od starożytności do współczesności. Te rozważenia są właśnie z pograniczy. No, oczywiście, że tam też bardzo często pojawiają się poglądy filozofów, ale też napisał taką trochę dla kontrastu historię Przytoty. Czyli to jest... Niektórzy nawet twierdzą, że modna jest teraz jakby takie skontrastowanie z tym pięknem. Tak, ale Brzydota i to też skoro sięgamy tutaj do Eco, tam jest też kicz między innymi pokazany w tej książce. To jest coś, co się może podobać, co jest w jakimś sensie ładne, prawda? Celowo mówię nie piękne, tylko brzydkie, obiektywnie. Co się może podobać, co sprawiać może pozory jakiegoś tam piękna, prawda? No, i to jest jakoś powszechne. No, jest coś takiego, weźmy muzykę, prawda? Fenomen, niech będzie, już zaryfikuję tutaj disco polo, prawda? Coś, co okazuje się, powszechnie ludziom się podoba, coś, co robi karierę, że tak powiem, medialną, w mediach publicznych także, to się podoba. To się podoba, a jednak, śmiem twierdzić, z poziomu pewnej refleksji filozoficznej, co jest po prostu brzydkie, prawda? Co jest brzydkie. Ale wersja jeszcze disco polo symfonicznie, to już jest po prostu taką wzmiankę w gazecie, to mnie poraziło i rzeczywiście do tej pory przeżywam. To ja mogę udowodnić, bo widzę, że tutaj sekcja reporterów radiowych przygląda mi się z dużymi oczami. Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Ja udowodnię, mam taki fragment, bo to mnie sparaliżowało, tak, disco polo symfonicznie i znany dyrygent podjął się tego ze Śląska. I to się zdarza w dzisiejszym świecie. Tak, tak, tak. Także tutaj te kategorie rzeczywiście w muzyce też są bardzo trudne. Myślę, że piękno jest niedefiniowalne. Po prostu tak jak mówiliśmy o miłości, są pewne pojęcia niedefiniowalne. To jest pewien aksjomat, prawda? To jest pewne właśnie coś, do czego można mieć dostęp, to intuicyjne, prawda? Się czuje całym sobą. Tego piękno bym zawsze pisał z dużej litery. To jest coś takiego zero-jedynkowego, absolutnego właśnie. I niedefiniowalnego jednak. Czy można pokazać sytuację, która jest piękna można ją opisać, można próbować jakoś poprzez analizę rozebrać, powiedzieć, że tu są, czy to jest jakaś zasada harmonii, czy jakaś inna zasada. Ale że są pewne zasady, pewne reguły, to jeszcze nie stworzy gwarancji, że to jest dlatego piękne. Tego się tak nie da odtworzyć, prawda? Że ja zastosuję pewne zasady, ja stworzę coś pięknego. Mi się wydaje, że twórcy, którzy właśnie udało im się stworzyć coś pięknego, oni się wcale nie zastanawiają specjalnie jakoś, że on teraz wprowadza taką zasadę inną, tylko robią coś, co im, że tak powiem, serce dyktuje. Prawda? Działają właśnie pod jakimś natchnieniem. Intuicja, natchnienie. Coś mi mówi, coś mi myśli, to Tischner tak mówił, prawda? Że myślenie filozoficzne polega na tym, że coś mi w środku mówi, coś mi myśli. Taką Józef Tischner formułą się posługiwał. Coś we mnie się dzieje, wydarza. Czemu ja udzielam głosu. Zresztą też taką weryfikacją, prawda, w starożytności przeżywania piękna, to było katarzys, prawda? I to też wydaje mi się, że to jest też coś, co w dzisiejszych czasach nam może pomóc, prawda? Kiedy jesteśmy na jakiejś wystawie, kiedy uczestniczymy w koncercie, albo oglądamy sztukę teatralną, czy nawet jesteśmy na seansie w kinie. Nagle coś się z nami dzieje, prawda? To katarzys, coś... Ja na szczęście doświadczam takich rzeczy, więc mam nadzieję, że z tym pięknem też nie jest tak źle, że jest go jeszcze mnóstwo w świecie, tak? Tak. Katarzys, czyli jakieś wzruszenie, jakieś poruszenie, jakaś motywacja do jakiejś zmiany, do jakiegoś nawet nawrócenia być może. Tak, prawda? Tak, tak. To się dzieje.
Ostatnio też byłam na seansie podczas festiwalu, Krakowskiego Festiwalu Filmowego, i tam był film Jonasa Mekasa Życie szczęśliwego człowieka. I tam naprawdę ze skrawków z długiego życia reżysera, pomontowanych naprawdę w wspaniały sposób do bardzo ciekawej muzyki, właśnie wynikało właśnie to poruszenie, to katarzys. Potem była świetna dyskusja z profesorem De Barbaro. I to wszystko się właśnie wypełniało, więc jakby ilość tych składników składało się na poczucie i przeżycie pewnego piękna, którym wydaje mi się większość uczestników tego wydarzenia też jakby w tym brała udział. I to było piękne, tak? Że byliśmy razem w pewnej sytuacji, że byliśmy na tyle otwarci, by przyjąć te treści, które jakby do nas... I to było takie właśnie wspólnotowe, tak, bardzo piękne. I to otwiera pewien horyzont, tak. Pewną perspektywę. Tak, Nietzsche na przykład powiedział, prawda człowieka znajduje się w jego pięknie, a Heidegger w jego prawdzie bycia. Czyli właściwie niezwykle ważne i fundamentalne filozoficzne pojęcie. Abstrahując od strony następnego spotkania. Estetyki, właśnie, no tak. Kierkegaard jest tutaj też znakomitym mistrzem, ulubieńcem zresztą Józefa Tischnera. Który mówił, no musimy wyjść z tej fazy estetycznej. I zrobić wielki skok, musimy, o którym mam nadzieję, że też, w stronę etyki. Że też o tym powiemy. Rozmawiali dzisiaj o pięknie. Wojciech Zalewski. Beata Sarapata. I Marzena Dudziuk-Koluch.